Dzisiejsza uroczystość jest poświęcona otwarciu obeliska poświęconemu go włoskiemu generałowi Pietro Tellier, który raniony kulą armatnią walcząc o Wilczyszanie, czyli obecny amfiteatr w Kołobrzegu, został ranny najprawdopodobniej poprzez kulą armatnią wystrzeloną przez fregatę Av Chapman, która współdziałała z obrońcami twierdzy Kołobrzeg, czyli z Prusakami, a że sztab wojsk oblegających Kołobrzeg mieścił się tutaj, w Stramnicy, tutaj swoich ostatnich chwil dożywał Pietro Tellier, walcząc o życie. Amputowano mu nogę, zmarł na gangrenę. Jego ostatnią wolą było to, ażeby ciało jego spoczęło wśród, jak to mówił, jego dzieci. Ponieważ wyruszając na wojnę, założył sierociniec dla sierot wojennych na bazie szkoły wojskowej, która istnieje do dzisiejszego dnia w Mediolanie. I tam jego zwłoki ze Stramnicy wywieziono, tam został pochowany, natomiast tutaj spoczęły jego wnętrzności, że tak powiem. Gmina Kołobrzeg była miejscem wydarzeń, które, że tak powiem, były ważnymi w losach nie tylko samego Pomorza, ale również całej Europy i świata. I bardzo często jest też tak, że mieszkańcy nawet nie przypuszczają, jak ważne kwestie historyczne rozgrywały się bezpośrednio za ich płotem, czy nawet w miejscu, w którym bezpośrednio mieszkają. Sięgnęliśmy do przebogatej historii naszej pięknej gminy. I jest to taki, może już nie pierwszy akcent, bo pewnie drugi, gdzie chcemy takie miejsce historycznie, można powiedzieć, obciążone może i śmiercią generała Pietro Tellier, który z Italii, z takim korpusem 5000 Włochów, walczył w imię haseł rewolucyjnych z Napoleonem. Właśnie to jest taka historia, której ja sam nie znałem jeszcze pewnie rok temu. Dzięki panu Mazierzowi akurat zapoznałem się z tą historią i pewnie obaj doszliśmy do wniosku, tak jak wielu innych miłośników historii, bo jest ich tu dużo. Takich kołobrzeskich znanych miłośników historii. Nie będę przywoływał nazwisk, bo musiałem zbyt wiele czasu na to poświęcić, więc oni tu dzisiaj są, czyli oni też doceniają to, że na przykład większość bitew o Kołobrzeg była pod Kołobrzegiem, a w związku z tym te miejsca są, to są miejsca prawdziwych zdarzeń, prawdziwych, wyjątkowych, szczególnych i wartych właśnie odkrycia, opowiedzenia. Jest to adresowane do mieszkańców gminy Kołobrzeg, a również do naszych turystów, którzy tutaj przyjeżdżają w dużej liczbie i będą mogli sobie rowerkiem te szczególne miejsca po prostu odwiedzić, dowiedzieć co, gdzie i w jakim czasie było. Sam obelisk to nie tylko Pietro Tellier, nie tylko historia jednego człowieka, ale również przede wszystkim poprzez ten obelisk, który tutaj mamy w tyle, tak? Chcemy przeprowadzić pewnego rodzaju narrację historyczną. Narrację polegającą na tym, szanowni państwo, że chcemy przypomnieć nam, Polakom, iż mamy Włochów w swoim sercu, mamy Włochów w hymnie narodowym. Tak, marsz Dąbrowski, nie skąd inąd, tylko z ziemi włoskiej do Polski. Z drugiej zaś strony mało kto sobie przypomina, iż Włosi również mają nas w swoim sercu. My jesteśmy w hymnie Włoch. Tam jest tekst, który mówi, że Austriak i Kozak, w domyśle zaborcy, pili polską i włoską krew. Jesteśmy elementem Europy i to właśnie musimy sobie uświadamiać w coraz większym stopniu, bo wielu z nas tak troszkę się czuje jakby na zaścianie. A to jest niewłaściwe. My jesteśmy w centrum Europy i to geograficznie, a również myślę, że w centrum tego, co Europa ma do zaoferowania najlepszego, czyli takiej demokratycznych zasad określania tego, co mamy w planie, co chcemy zrobić, co robimy.